O, jestem, tylko z jakimś długim opóźnieniem. Dobra. Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl. Witam w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dzisiaj wracamy do Geralta i szukamy sobie zadania do wypełnienia. Mam na 19 level, najbrzydszy człowiek na świecie. I muszę wrócić. Dlaczego do Kermoren? Wydawało mi się, że to mam przejść do... Wrócić do tej warowni barona. Królewski gambit na 18. To trzeba było zrobić wcześniej. Morskie diabły na Skellige na 18. Więc tutaj też można by było zrobić zlecenie wiedźmińskie, poszukiwania. Majątek rodzinny. To trzeba by było zrobić, bo to jest stary. Stary quest. Znaczy stary quest. No niski level, że i tak w sumie dostanę jeden punkt doświadczenia za to, ale no. Trzeba by było stąd wyjść. Słyszałem, że siwa Inge zobaczyła w znakach Suszeka twojego syna. Tak, wrzuciła jego pępowinę. Dobra. W pobliżu czego to jest? Ruiny karczmy. Aha, do ruin karczmy powinienem popłynąć, znaczy przedostać się. Popłynąć łódką nad morze i zobaczyć. No dobra. Szanujesz naszych obyczajów, ty i ta wiedźma je. No dobra. Werbena, lubczyk, grubianek. Luar nieźle. Może później. A co niby czemu? Mości zielarzy się zaopatrzę gdzieś przy okazji w jakieś nowe rzeczy. No prawie płaski. Zanurzenie. Karczmy, no to tutaj się przeniesiemy i pójdziemy do tej łódki. Dziewczynka sobie siedzi. Masz narzeczoną? Dobra, płyniemy. Skały, skały. No dobra, tylko jak tu podnieść jeszcze po niej te rzeczy? Zawsze wypadają w jakiś taki bezsensowny sposób. Thank you.
Tam nie ma po co iść. Jestem jak zwykle przeciążony. Co mi tu znowu wpadło, że nie mogę tego 170? Ja pierdzielę. Zbroja nilfgaardzkiego gwardzisty. Mistrzowskie narzędzia płatnerskie. Ciężka zbroja z Hindiar, z Fial. To waży w ogóle, ale to waży całe nic. Długi miecz ze Spike Rogue. No to tak jest, mimo że lepszy, to i tak jest gorszy. Więc tutaj nic nie poradzimy. Dobra, majątek rodzinny. Tu już zakończyłem. Zlecenia wiedźmińskie, morskie diabły. Gdzie tym razem mnie powiedzie? Ale dobra, tu muszę popłynąć. Z powrotem. No wyłaź na ten brzeg. Szybka podróż. Tyryryty, Kertrolde. Tak poszedł do... Tu najpierw się przeniosę, sprzedam ten złom, co mnie ciąży. Ale się wczoraj zrobiliśmy. Nie ma co się z tym... wozić, skoro mi to ciąży i tak tego nie będę używał, bo mam lepsze zbroje, znaczy lepsze. Wiedźmińskie, jak tam jakieś... ciężko zbrojne.
Chcesz coś kupić? Nie, chcę mu coś sprzedać. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Sklep, panie. No dobra. I od razu lepiej. Daj twój miecz srebrny, wymagany poziom 16. Nie, specjalnie mi tu cokolwiek potrzebne w takim razie. A tu co mamy? Schemat zbroja Brygady Impera, poziom 30. I schemat zbroja Tysena, poziom 30. Nie mam 30 poziomu, więc i tak mi to nie jest specjalnie do niczego potrzebne. Piąteczka, dobra. Bywaj. Gdzieś tam coś miałem dla konia chyba swojego, jakieś lepsze siodło, tylko gdzie to było? Siodło, jakie mam siodło tutaj? Mistrzowskie, kawaleryjskie. Wydaje mi się, że gdzieś miałem jakieś siodło. Mistrzowskie, wyścigowe, ale to jeszcze gorsze. To jak nie mam nic więcej lepszego, to mogę to sprzedać zapewne. To siodło sprzedam, jak się da. Chcesz coś kupić? Tak, chcę coś kupić. Pokaż mi swoje towary. Siodełko bym ci sprzedał, co ty na to, pan? Mogę? Mogę, no toż pięknie. Pozbyłem się kolejnej ciążącej mi rzeczy. Co jeszcze przywozicie z wypraw? Przede wszystkim rzeczy pierwszej pod... No i kobiety, poprzed... Słyszałeś o wrzeszczo... Bywaj. Dobra, morskie diabły pójdziemy załatwiać teraz, skoro już się opróżniłem. Dobra. No dobra, pogadajmy z uczniem z Szkutnika. Ruryk, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila i Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna, tylko gorzej. Wtedy mój Rediebl wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. No dobra, i co teraz? Muszę się przejść kawałek dalej, tak? No to pójdziemy. Kurwie syny Nilfgaardczyki. Najpierw usłyszałam kółka, potem podmuch prawie przewalił drakary. Ale jest blady. Po mojemu, spadła gwiazda. A ciebie co to przyniosło? Ty jesteś Tove? Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Tedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu.
Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój rediebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Dobra, gdzie on mnie teraz prowadzi? Tu gdzieś. Nawet jeszcze jakieś punkty doświadczenia z tego wszystkiego wynika. Dobra, ale pomedytujemy sobie do rana, bo po co mam to robić w nocy? Jak mogę to zrobić w dzień? Żeby nam sił nie zbrakło! Podejdź bliżej, nieznajomy! A, jeszcze coś tu mogę sprzedać? Witaj, chcesz coś kupić? No zobaczymy, co masz. Pokaż mi swoje towary. Sprzedam. Wzmocnione drewno na przykład tu masz. Co ty tam jeszcze masz? Mistrzowskie siodło. Końskie juki. Esencja żywiołu, bla, bla, bla. Książeczki kupuje pan, czy nie kupuje? O, to sprzedajemy. Tyle. No to tyle. Bywaj. Książki nic nie ważą, ale jednak coś tam zajmowały. Słyszałem, że wczoraj Urgardczycy brali zamiast. Nie szanujesz naszych obyczajów, ty i ta wiedźma Yennefer. Panie, coś pan się ubił. Jak ja mam tu wyjść stąd? I najlepsza broń na nic, by słabe ramię ją dziecię, prawda? Patrzcie, patrzcie, od to wiedźmy. Rzuć no okiem tutaj. Tu coś się dzieje? I Holger był bliżej, nieznajomy. Dobra, niech mnie prowadzi w tą stronę. Tędy. Idziemy się przyjrzeć tym morskim diabłom.
Tam są faktycznie jakieś utopce. No dobra, to bierzemy przeciwko trup pojadom, wampirom, wisielcom, magicznym, insektoidom, upiorom. Dobra. Jest. Przygotowany. Kolejna ofiara. Ten smród. To na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. No. Mistrzowskie wyścigowe siodło. Tego nawet spodni tropiciela nawet nie będę brał. Znów ten smród, szlam i padlina. Miednica. Ślady pazurów, długich i szerokich. Dobra, tu jest jakieś wyjście z jaskini. Aha, kolejne utopce.
Topce załatwione. Leży potwora, ale chyba nie utopca. Sice na szyi, zmiażdżona krtań. Został uduszony. Prawie nieruszone. Schowane na później. Utopcy tak nie robią. Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Ten smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodnej. One mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopcę, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. Eliksir z feromonu utopców. No dobra, eliksir feromony utopca. Odwar z Algula. No to jest coś ciekawego. Czerwony mutagen. Okej. Powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalupami. No i co, i wróci?
I jest. Rozwalony, że gwiazda dzienna, mutagen z baby wodnej, trofeum z baby wodnej jest. Morski diabł zaliczony. Rozstaje dróg, tu musimy się udać, to tu pójdziemy. Jeszcze coś, bo mi się nie wydaje. Mózg topca. Medalion drży, to miejsce mocy. Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć.
Dobra. Port w Kertrolu. Będziemy. Robota wykonana, a oto dowód. Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydactw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz, twoja nagroda. Należy się. Dzięki, bywaj. Do owiec kupić i w góry uciec. Człowiek stale potrzebuje troski. Tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo. Tak? Dobra. Ciarki mnie przechodzą. Gwiazda dzienna. Broń stalowa. Plus 17 obrażeń. Mamy jeszcze dobre. 159 do 195. 175 do 213. No to tą broń wypadałoby naprawić. Wymagany poziom 20. Moc znaków plus 5. Przybicie pancerza. Dobra, i co? Okej. Będę musiał się udać do... dobra, broń stalowa 89. O, jest. Naprawiony. Jak tam kuszy? 98%, 99%, 99%, 99%. Jest ok. Dobra, naprawiony. Gwiazda dzienna jest nową bronią. Też jest ok. Tutaj muszę wyciągnąć tylko z tej broni. Muszę ją rozebrać, bo muszę... No, partnerza, bo muszę wyciągnąć z niej... Myśl o tym przeklętym lesie. Różne rzeczy. Z Nekera wojownika. Z baby cmentarnej, z mglaka, z wiwerny. Z kuroliszka. Z upiora, z południcy, z dzikiej ogonu. Czego ja noszę? Trofeum z baby wodnej. 5% dodatkowy cios. Dodatkowe zioła. Trofeum z południcy. Dodatkowy cios kończący ludzie. Dodatkowe złoto. Potwory. Trofeum z wiwerny. Dodatkowe złoto. Szansa na odcięcie kończyny. Trofeum z kuroliszka. Muszę te trofea posprzedawać, bo w sumie po co ja to dźwigam? Większość robi to samo. Większość robi to samo.
Ale dobra, w tym miejscu się z wami pożegnam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.